Na zegarach godzina 17:15, a my w Popołudniu Wnet cały czas poruszając się w obszarze kryzysu, a w zasadzie wojny, nie ma co to akurat używać sprzecznych eufemizmów, wojny na granicy polsko-białoruskiej, wojny hybrydowej na pewno, ale jeżeli by iść prosto za myślą Clausewitza, to w zasadzie jest to wojna pełną gębą. No ale już nie filozofujmy, my obracając się w tej granicy, teraz zameldujemy się w Moskwie i popatrzymy na ten spór oczami Kremla i nie tylko. Przy telefonie dr Michał Sadłowski, prawnik specjalizujący się w systemie prawnym Rosji, wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To najpierw od wydarzenia, które chyba żeśmy się w Warszawie nie spodziewali. Wspólna konferencja wysokiego przedstawiciela Watykanu z ministrem spraw zagranicznych Rosji Ławrowem, gdzie padają słowa, no w zasadzie poparcia ze strony Watykanu, czy przynajmniej powtórzenia w dużej części wersji rosyjskiej, jeżeli chodzi o opis wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Wielu, także duchownych katolickich w Polsce, to zadziwiło. To ja może jeszcze bardziej pana redaktora zadziwię i naszych słuchaczy. Okazuje się, że przedstawiciel Watykanu, Kościoła katolickiego, przybył do Moskwy nie tylko na spotkanie z ministrem Ławrowym, ale też spotkał się z przedstawicielem rosyjskiej cerkwi prawosławnej i co ciekawe i co bardzo rzadkie, z premierem Rosji Michałem Miszustinem, czyli pokazuje to, że obecna misja dyplomatyczna Watykanu, która pojawiła się w Moskwie, no była misją takiej wysokiej rangi i poruszano tam bardzo szeroki wachlarz spraw i stosunków dwustronnych pomiędzy Watykanem a Rosją. Podobno rozmawiano o takich największych kryzysach tutaj międzynarodowych. Poruszano temat właśnie Ukrainy, Syrii, Iraku, Libanu. Co ciekawe, również podobno miano rozmawiać o spotkaniu Putin-Biden, tak, o możliwym rozmrożeniu amerykańsko-rosyjskim. No i właśnie oczywiście rozmawiano o sytuacji na naszej granicy. Także to spotkanie na pewno miało charakter znaczący. No i pytanie, jakie będą tego dalsze konsekwencje. A w takie się nadzieje ma Watykan, bo w takiej tradycyjnej, prostej historii relacji Watykan-Moskwa zawsze stało to, że Moskwa w mniejszym lub większym stopniu sugerowała, że być może jest jakaś szansa na Unię Kościołów. Znaczy przede wszystkim ja dostrzegam taką kilka czynników. No przede wszystkim do tej pory mieliśmy sytuację z COVID-em, które uniemożliwiały takie regularne spotkania, częste spotkania też na wysokim szczeblu pomiędzy przedstawicielami Watykanu a Rosji. A teraz nadarzyła się okazja i ten przedstawiciel Watykanu w Moskwie się pojawił. Pojawiła się sytuacja bardzo trudna na granicy białorusko-polskiej, białorusko-litewskiej, białorusko-litewskiej. Pojawiła się kwestia migrantów, uchodźców, to zależy też od naszej typologii. No i dla Moskwy to okazało się bardzo korzystnym momentem, ponieważ Moskwa próbuje przedstawiać teraz konflikt ten białorusko-unijny w ten sposób, że oto jest Aleksander Łukaszenka. On jest wprawdzie dyktatorem, ale tak naprawdę rządzi sobie, tak mówiąc w cudzysłowie, rządzi sobie spokojnie w swoim państwie. No a tutaj takie problemy, ponieważ Europa próbuje wpływać na jego rządy, próbuje obalać ten ustrój, który jest, robi się nieporządek, on się zdenerwował. No i po co to wszystko? Może dojść do eskalacji. No i jakby Rosja wykorzystała też tą misję Watykanu, pojawienie się tego przedstawiciela Watykanu w ten sposób, żeby pokazać, tak, że nie konfliktujmy, nie pogłębiajmy tego. Natomiast chyba się okazuje, że Watykan, przedstawiciele Watykanu i kierujący dyplomacją Watykanu stwierdzili, że co jest najważniejsze, na obecnym etapie najprawdopodobniej nie da się zmienić sytuacji na Białorusi, nie da się obalić Łukaszenki, także wszelkie temu próby będą przeciwskuteczne. Rosja jest silna, Rosja też nie chce wypuścić Białorusi ze swoich szponów, można powiedzieć, ze swoich rąk. I w takiej oto sytuacji chyba myślę,
że dyplomacja watykańska uznała, że trzeba ratować to, co jest, być może ratować to, co zostało z Kościoła katolickiego na Białorusi, próbować się dogadać z Moskwą, próbować negocjować. Być może za tą misją stoją również jakieś ruchy dyplomacji niemieckiej i amerykańskiej, ponieważ no, widzimy, że dyplomacji amerykańskiej absolutnie nie zależy na tym, na konfliktowaniu się aktualnie z Rosją. No, widzimy, że dzisiaj chyba przed 2 godzinami Merkel zadzwoniła do Putina z jakąś taką ogólną propozycją negocjacji, powstrzymania tego. I teraz Rosja oczywiście idealnie wykorzystała tą misję dyplomaty watykańskiego w Moskwie. Na ile jest tak, że w tej chwili Zachód będzie przyjmował wizję Łukaszenki, będzie powiedział, kupimy sobie spokój, czy iluzję spokoju w zamian za koncesję dla Putina i jakie to dokładnie koncesje mogą, jak daleko mogą sięgać? Inkorporacji Białorusi, zatarcia niezależnego, czy quasi, czy pseudo niezależnego bytu Białorusi? Znaczy przede wszystkim Putinowi chodzi o to, żeby jak najbardziej związać Białoruś z Rosją. Natomiast to nie będzie najprawdopodobniej żadnej takiej formalnej, częściowej, znaczy całościowej inkorporacji. Chodzi po prostu o to, żeby zawrzeć takie umowy, być może militarne, gospodarcze, żeby Białoruś już miała bardzo, przede wszystkim Łukaszenka miał bardzo ograniczone pole manewru. Najprawdopodobniej ja tak sądzę, że toczą się już bardzo zaawansowane rozmowy nad nową konstytucją Białorusi, nad tym, żeby Łukaszenka może przygotował swojego odejścia albo plan przekazywania władzy dla jakiegoś następcy. No i teraz Moskwie jak najbardziej zależy, żeby skompromitować Łukaszenkę przed Zachodem, żeby on nie miał żadnego manewru, żeby być może tutaj, ja też się po części zgodzę z Adamem Berhardem z Ośrodka Studiów Wschodnich, że być może dojdzie do jeszcze większej eskalacji naszej granicy, wtedy Rosja wyśle swoich mirotworców, tak, siły pokojowe być może, wtedy Białoruś jeszcze bardziej związuje się z Rosją. Natomiast dyplomacja watykańska i zachodnia no bardzo się boją tego scenariusza, ale przede wszystkim moim zdaniem Zachód boi się powtórzenia kryzysu ukraińskiego. I Putin to wykorzystuje i Putin przede wszystkim stawia teraz no, wysokie warunki, tak, żeby po prostu móc negocjować zostawienie Łukaszenki, tak, na jakiś czas, żeby Białoruś była wyłączną strefą wpływów dla Rosji. Być może coś jeszcze Putin chce od Zachodu. Na stary Zachód być może, no znaczy już nie być może, na pewno, po prostu chce kupić spokój, tak? I to się ewidentnie, znaczy ta wizyta w Moskwie Watykanu wskazuje, no, że Watykan na razie godzi się przede wszystkim na to, żeby konflikt wygasić i żeby uszanować część interesów Rosji, no bo innego wytłumaczenia no, dla tej wizyty i przede wszystkim dla takiego komunikatu, gdzie jeszcze padło takie, można powiedzieć, no wręcz znaczy może oskarżenie, tak, pod kątem polskiego rządu, że polski kościół katolicki, tak, ma stosunek bardziej humanitarny do migrantów niż państwo polskie. No więc być może to już jest no, jakaś szersza gra, która jest wykonywana w naszym regionie. I teraz pytanie, na ile polskie interesy, czy w ogóle prawda jest istotna dla dyplomacji państw zachodnich, dla dyplomacji Watykanu również, kto jest agresorem, czy w ogóle w tej dyplomacji racjonalna analiza wydarzeń się mieści? Czy myślę, że racjonalna analiza się mieści, tylko pytanie, czy po prostu Zachód chce mieć spokój. Być może Zachód uznał, że taki stosunek, znaczy taki układ sił, jaki jest teraz na Białorusi, czy taki układ stosunków, jaki jest w Rosji, na razie jest, bo jest, nie da się go zmienić i stary Zachód po prostu nie ma siły, nie ma chęci, nie ma odwagi też po prostu zmieniać te stosunki. I to jest wielki jakby sygnał dla państwa polskiego, dla polskich elit, dla polskiego społeczeństwa, co dalej robić, bo być może tu zaobserwujemy pewną kapitulację Zachodu, tak? A co ciekawe, Rosja, na ile przeglądam dzisiaj źródła rosyjskie, prasę rosyjską, no to widać, że okazuje się, że dyplomacja rosyjska i na przykład placówka dyplomatyczna rosyjska przy Watykanie bardzo aktywnie pracowała w ostatnich latach i Rosja bardzo często w ostatnim czasie wykorzystuje w ogóle religię do forsowania swoich koncepcji, bo tak było w Górskim Karabachu, do wykorzystania hierarchów z Armenii i Azerbejdżanu,
do rozmów, więc no, Rosjanie są bardzo skuteczni i może ta skuteczność też sprawia i wytrwałość, że po prostu Zachód sobie zdaje sprawę, że stary Zachód, że nie mają szans z rywalizacją z Rosją. Na pewno moim zdaniem nasza rola jest teraz taka, żeby po prostu też pokazać no, twardą rękę, że my się przed żadnymi no, próbami zmuszenia nas do czegoś, tak, a tym bardziej do przyjęcia uchodźców, to my nie zgodzimy się na takie coś, no bo to będzie zupełna już kapitulacja. Natomiast ja bym się bardzo teraz aktywnie przyjrzał naszym sojusznikom na ręce, przede wszystkim Stanom Zjednoczonym i Niemcom, no bo coś tutaj naprawdę, mówiąc kolokwialnie, nie gra, tak, i telefon Merkel do Putina jest no, bardzo niepokojący. Przy telefonie dr Michał Sadłowski, prawnik, wykładowca akademicki, pracownik czy zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. Panie doktorze, a na ile jest tak, że Kreml ma określony cel w tym kryzysie, że Kreml wie, co chce ugrać i czy możemy starać się naszkicować ten końcowy czy maksymalny plan Władimira Putina w tym kryzysie? Znaczy myślę, że takim ten minimalny cel to jest podporządkowanie sobie Białorusi i w ogóle wyeliminowanie Łukaszenki z gry jako podmiotu, który lawiruje pomiędzy wschodem i zachodem, bo o tym, panie redaktorze, że taki scenariusz ogólnie będzie, to eksperci czy też na falach Radia Wnet o tym rozmawialiśmy nawet z panem rektorem nieraz, że celem Putina jest przede wszystkim to, żeby też Łukaszenka po prostu doprowadził do pacyfikacji po wyborach i faktycznie doszło do pacyfikacji bardzo ostrej. Zachód wtedy przestał negocjować z Łukaszenką, zaczęły się wielkie sankcje, Łukaszenka zwrócił się na wschód, no a teraz i na razie plan Putina jest realizowany, czyli kompromitacja i eliminacja Łukaszenki, natomiast w drugim etapie to może być tak, że Putin będzie straszył Zachód Łukaszenką, że to jest nieobliczalny facet i lepiej zostawcie go tutaj w naszej strefie wpływów. No i właśnie w czasie tego straszenia Putin będzie jeszcze negocjował z Europą, czyli jeszcze być może sobie dodatkowe rzeczy wynegocjuje. Może coś w przypadku Ukrainy, coś w przypadku energetyki, więc myślę, że Białoruś może posłużyć do realizacji jeszcze innych celów strategicznych. Dlatego i te dni będą kluczowe być może, bo widzimy, że jeszcze 2 dni temu dyplomacja rosyjska i komunikaty strony rosyjskiej były bardzo powściągliwe. W ostatnich 2 dniach jest to bardziej otwarte, a tym bardziej, że już Kreml zyskał kanały legitymacji dla swoich treści no, w Europie, bo no, dyplomacja Watykanu no, to jest potężne, wpływowe narzędzie, a widać od razu po tym zareagowały Niemcy, więc widać, że no, Kreml też to rozegrał korzystnie. Ja nie chcę wierzyć w teorie spiskowe, nie wierzę w teorie spiskowe, no ale już wczoraj na Twitterze napisałem, że no, ciekawe, kto stoi za tym wystąpieniem Watykanu, czy może ktoś stoi, nie. No i być może to wystąpienie było konsultowane z państwami starej Europy, czyli na przykład no, Niemcami, być może Francją, tak, i Stanami Zjednoczonymi. No to na koniec pytanie, na ile cały ten kryzys jest od początku do końca reżyserowany na Kremlu? Znaczy to ja też nie wierzę aż w takie teorie spiskowe, też nie wierzę w doskonałość, bo to no, możemy popaść w paranoję, tak? Że, jeżeli to by wszystko było reżyserowane na Kremlu... Ale w tym sensie, na ile to jest z wolności Łukaszenki? Na ile Łukaszenka stwierdził, mam sankcje, mam u siebie próbę rewolucji, która jest jego pewnie w jego obrazie świata inspirowana w całości z zewnątrz, to ja wyślę migrantów, a na ile to jest tak, że to Putin postanowił, gram wielką grę z Zachodem, to teraz zrobimy w tej wielkiej grze kolejną odsłonę. Granica polsko-białoruska. Gdzie jest więcej racji? Być może tak właśnie było, że od początku by to było kalkulowane. Myślę, że po wyborach w sierpniu 2020 roku, kiedy Łukaszenka we wrześniu zaczął otwarcie mówić o tym, że Polska zaangażowała się w obalenie i w ogóle ustroju konstytucyjnego Białorusi. Łukaszenka zaczął się licytować z Moskwą i stwierdził, no, że teraz no, faktycznie trzeba iść na Moskwę, trzeba wrócić tutaj do negocjacji z Moskwą i być może wtedy na Kremlu zaczęto przejmować pałeczkę, czyli po prostu być może inspirować Łukaszenkę, być może wydawać mu nawet bezpośrednie polecenia i być może teraz mamy taki moment, że ta eskalacja już wypadła z jego rąk i on już jest jakby, no, znalazł się w takim
punkcie bez wyjścia, gdzie nawet Rosjanie go wmanewrują. Więc, bo trzeba to powiedzieć też jasno, że on nie miał wyjścia po tych wyborach sierpniowych i on musiał się zwrócić do Moskwy, żeby przede wszystkim udzieliła mu pożyczkę, bo Moskwa wtedy udzieliła po wyborach miliard dolarów pożyczki, tak? I on wtedy musiał tam zacząć eskalację z Polską i ta eskalacja zaczęła się gdzieś we wrześniu, tak? Potem rozpoczął się ten ruch bezwizowy. Także przygotowania trwały długo. Być może Kreml temu się przyglądał i w pewnym momencie też Kreml już zaczął, przejął ten proces. Natomiast no, być może teraz, być może, podkreślam, być może to są ostatnie dni takiej, no już Łukaszenka już jest prawie całkowicie zależny od Moskwy, ale być może to są takie dni, kiedy to już jest ostateczność, tak, że już będzie zupełnie podporządkowany i nie, po tym kryzysie, czy już w czasie tego kryzysu będzie miał w ogóle, będzie obezwłasnowolniony, że wszelkie decyzje będą podejmować Rosjanie, a tym bardziej jeżeli by się zjawili już na granicy polsko-białoruskiej Rosjanie, no to chyba mamy już w sferze bezpieczeństwa i polityki, no mamy taki koniec suwerenności państwa białoruskiego. I to może być smutna konsekwencja wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej, dopóki to jest granica polsko-białoruska. Doktor Michał Sadłowski, wykładowca akademicki, prawnik, Uniwersytet Warszawski, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie rektorze, dziękuję państwu, do widzenia. Na zegar godzina 17.31 minut. Skoro tyle o Białorusi mówimy, to posłuchajmy trochę białoruskiej muzyki na polski, tłumacząc nazwę zespołu Pętla. Pożądania po białorusku nie będę tego wypowiadał, bo sobie po prostu nie poradzę. A zaraz potem temat związany z ochroną prawną polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy służą na granicy.